A więc The Seraphim Walk Up zaczyna się od 100 pajacyków, potem 100 burpees, ale 4 sety po 25, 2 sety po 10 przysiadł z wyskokiem, trzymając się za uszy, nie wiem dlaczego, ale tak powiedział, więc tak po prostu zrobię. Dan Cross przez jedną piosenkę, potem góra-dół, 2 sety po 10 i znowu 2 sety po 10 plank twist, po tym wszystkim na sam koniec 75 brzuszków. A więc dzień pierwszy workoutu The Seraphim. Czas zacząć. Outreachik. No i co, mam laptopa i... Let's go. Ja nie wiem, co ja robię w swoim życiu. Mam nadzieję, że dam radę. Jeszcze 3 takie powtórzenia, 25 razy. I co się właśnie nie polubię z tym ćwiczeniem, bo nie, burpees are too hard for me, seriously. Ja nawet nie jestem w połowie. Zrobiłam dopiero trzecie ćwiczenie i zapomniałam o jednym, więc jeszcze muszę zrobić przysiad z wyskokiem, trzymam się za uszy. Nie wiem dlaczego tak, ale tak mówiły, więc po prostu to zrobię tak. Guys, ja tutaj umieram i w ogóle robię plank up and down, a zapomniałam po czym nagrywanie, zrobiłam właśnie jedną serię, odpocznę i za chwilę robię drugą. Jakie to jest tutaj away, jakie? Nie wiem, co ja robię ze swoim życiem, ale zdałam sobie sprawę, że ostatnie ćwiczenie mi zostało. 75 brzuszków. Thank you.
Dobra, a więc dosłownie przed chwilą skończyłam. Powiem wam, że widziałam te filmy na YouTubie i widziałam, że to jest męczące. Ale ja nie sądziłam, że aż tak. Więc jeżeli chodzi o bookpis, nie wiem, jak to się mówi, to nie zrobiłam 100, tylko nie wiem, około 75, bo już nie byłam w stanie. Wydaje mi się, że możemy mi to wybaczyć, bo to jest dopiero pierwszy dzień. Dzień drugi, walkout na selfie. Czas zacząć. I na pewno dzisiaj było lepiej. Jedyne ćwiczenie, z którym miałam problem, to wiecie, góra-dół, bo naprawdę mi ręce bolały w ogóle i nie byłam w stanie zrobić 5, wiecie, tak na raz, bo sobie tak starałam dzielić po 5, jeżeli to było takie, wiecie, bardziej wymagające ćwiczenia i mój brzuch naprawdę zaczął mi sobie boleć i jak wiecie, też mi się zrobiły trochę siniaki. Mam wrażenie, że o wiele mniej się zmęczyłam niż wczoraj, bo wczoraj to w ogóle była masakra. I zrobiłam też 100 bookpis. You know what I mean? Dzień trzeci, workout to last film, czas zacząć. Przepraszam was z góry za te delikatnie żółte światło. Jeszcze jeżeli chodzi o wczorajszy workout, to było ok, ale później tak dwie godzinki, godzinkę, było okropnie, strasznie mi nogi bolały, brzuch mi bolał. Przy wstawaniu, przy siadaniu to było naprawdę okropne, w ogóle przy chodzeniu nie, ale później widziałam jakieś takie full body stretching na YouTubie i naprawdę mega mi pomogło. Dzisiaj jak wstałam, to było o wiele lepiej, więc oczywiście podlinkuję to wam w opisie. No i co? Ja lecę robić workout.
14:26. Zaczynałam jakoś chwilę po 13:00. Co ja za chwilę pójdę zrobić sobie ten stretching, o którym wam mówiłam wcześniej. Sorry, już nie umiem mówić. Moja fryzura rip. Dzień czwarty i dzisiaj naprawdę nie chcę mi się robić tego workoutu. Może to dlatego, że zaczęłam trochę późno. W sumie jeszcze nie zaczęłam, dopiero za chwilę będę zaczynała. Więc taka rada dla mnie na przyszłość. Wcześniej zaczynać workout. Ogólnie nie było aż tak się nawet z tymi boobies, ale jak to się nazywa? Plank up and down i twist. Tak mi brzuch przy tym bolał i w ogóle na początku w ogóle nie mogłam zacząć, bo normalnie nie wiem dlaczego, ale się udało. Wyglądam jak jajko, nieważne. Dzień piąty, workout dla selfie. Co ja idę strzelać jakieś wody i zaczynamy. Thank you.
jedynie jedno. To, że zakup tego wiatraka był najlepiej wydanym 10 zł w moim życiu. Ten workout był najbardziej męczący od początku. Naprawdę, ja nie wiem, jak ja to zrobiłam i pogubiłam się w liczeniu burpees. Na pewno nie zrobiłam 100, to na pewno. Wiem, że na pewno zrobiłam jedną serię, bo ją zrobiłam od razu. Przedtem robiłam po 5 i tak do 10 lub 15. A teraz, nie wiem ile zrobiłam, no to nie było 100, ale ja już nie mogę. A nie wiem, jak ja dam radę, ale mnie tylko to pociesza, że jeszcze zostały mi 2 dni i koniec, już nigdy tego więcej nie powtórzę. Ja nie wiem, co ja robię w wakacje. Tylko 3 sety burpees, tylko aż. Jakoś powiem wam, że brzuch mi boli, no i... No, pewno mam to wcześniej skończyć, bo już są nowe odcinki, seriali. Do zobaczenia jutro, ostatni dzień w końcu. A więc dzień 7. Workout to last surfing. Strasznie mi się naprawdę mi się nie chce. Ale pociesza mnie tylko to, że to ostatni dzień i już jutro nie będę musiała tego robić. Szczerze, nie jest już to aż takie złe, jak było na początku, ale wciąż wolałabym zrobić coś innego, pomagać Netflixa na przykład. To, że jutro już czego nie będę musiała robić. Idę począć obejrzeć Netflixa. Dziękuję bardzo. To był świetny workout tygodniowy. Nigdy więcej. Nigdy więcej. Udało mi się. Udało się. Szczerze, było ciężko. Pierwszego dnia było w ogóle najgorzej. Już jakoś w połowie, nawet w sumie wcześniej, całego workoutu strasznie już mi zaczęły nogi boleć i później w ogóle ja ledwo zachodziłam, a jak chodziłam, to w ogóle się tak nogi trzęsły i w ogóle nie. To była masakra, ale już jakoś trzeciego dnia mi to wszystko przeszło,
Ale zaczęło się coś innego, brzuch mnie bolał strasznie. Przy siadaniu czy przy psowaniu w ogóle masakra, a podczas workoutu w ogóle, guys, nie mówcie mi w ogóle nic, do końca workoutu mi ten brzuch bolał i po nim też mi długo bolał. Już tak mniej więcej 5. dnia workoutu w sumie już się przyzwyczaiłam do tego, jakby to nie było nic fajnego, ale już nie było aż tak źle, jak było na początku. No i co powiem wam, że po tych 7 dniach tak brakowało mi czegoś, jakby wiecie, zawsze robiłam ten workout, zajmowało mi on mniej więcej godzinę, a teraz tak nagle go nie robiłam i to tak brakowało po prostu mi czegoś, więc I don't know, do you know why? I don't think so. Tak by the way w ogóle, jeżeli nie wiecie, to nie robiłam nigdy w życiu workoutu 2 dni pod rząd. A tym bardziej takiego intensywnego workoutu, jakby jedyne co ja robię, to ćwiczę na głowie i tańczę. To jest bardziej wymagające, bo wiecie, no na głowie co ja tam robię, no właśnie, co ja tam robię. Więc no, czy ja to powtórzę? Nie. Nie ma w ogóle takiej opcji, że ja to powtórzę. Jeżeli chcecie, możecie spróbować, ale nie polecam, nie róbcie sobie tego. Nie, ja stwierdziłam, że są wakacje i fajnie będzie, ale nie. Życzę wam miłego dnia, popołudnia, wieczoru, poranka, whatever. Dobra, guys. Bye, bye.